Wielka Brytania, południowy Devon i miasteczko Salcombe, bardzo pięknie położone przy małej zatoce, przy samym morzu. Mnóstwo motorówek, łódeczek, po drugiej stronie miasta są plaże, po drugiej stronie wody. Typowe angielskie domy, oczywiście jest palma, piękne kamieniczki, oczywiście wszechobecny krzyk mew, mewy są wszędzie i są bardzo głośne, a tutaj, jak już wcześniej wspominałem, wszędzie motorówki i ten przepiękny zalew. Woda w kilku kolorach się mieni tutaj. A Salcombe to oczywiście miasteczko rybackie, także to jest mnóstwo sieci, a także możemy sobie wynająć łódź, specjalną łódź i popłynąć na połów ryb. A oto i jedna z mew. Jeden z typowych angielskich pubów, czyli Fortescue, połączony z hotelem. Tutaj bardzo ładnie przystrojony sklep Nika. A po tej stronie, rzecz jasna, ogródek piwny. Kolorowe uliczki, kolorowe sklepy, tutaj kawiarnia, lody. No, takie typowe angielskie miasteczko leżące nad morzem, nad kanałem brytyjskim. Główna ulica miasta. Miasto nie jest za duże. Nie jest za duże, ale jest bardzo uroczo położone. Zresztą pewnie sami to już widzicie. W mieście znajduje się destylarnia ginu. I tutaj możemy między innymi kupić oryginalny gin wyprodukowany w Salcombe. A pubów w tym mieście jest kilkanaście. To jest kolejny King's Arms Hotel. Zaraz obok jest już kolejny pub. Victoria Inn. Oczywiście mewy. Cały czas słychać mewy. Skutery i widok na zatokę. Na tą piękną zatokę w mieście Salcombe. Piękny kolor wody. Taki w sumie różnokolorowy. I stąd sobie można na przykład płynąć w rejs po tej całej odnodze, po tej całej zatoce lub dostać się po prostu na drugą stronę, na plażę. Na horyzoncie widzimy już ujście do morza, otwarte morze, a tutaj przy tej pięknej pogodzie jest tak niesamowity kolor wody. Po drugiej stronie piaszczyste plaże. No po prostu mistrzostwo. Zresztą sami spójrzcie. I oczywiście typowy boat trip, czyli rejs łodzią po zatoce. Typowy celtycki krzyż pamięci, upamiętniający ofiary żołnierzy pochodzących z tego miasta, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej. A tutaj ten kolor wody, no jest cudownie. Jest naprawdę cudownie. I z tego co widzę, to już płynie kolejna łódź. Kolejna łódź z wycieczką. A to już typowa angielska zabudowa. Typowe angielskie stare kamieniczki. I hotel Harbour. A z drugiej strony przepiękny widok na te ogromne piaszczyste plaże. Bardzo egzotyczna roślinność, czyli palmy, ale w tej części Anglii to jest normalne. Tutaj w wielu miejscach możecie znaleźć zasadzone palmy, które się przyjęły oczywiście. Ogromne liście bananowca. Przyznajcie, że urocze miejsce. A plaża po drugiej stronie możemy napotkać aż do samego ujścia do morza. Kamienie, zielona roślinność i żółte, piaszczyste plaże.
Z tego co widzę, to po drodze minąłem ruiny jakiejś starej baszty, ale w tym momencie razem z kolegą idziemy w stronę starego, zniszczonego zamku. Zamku Salcomp. Tymczasem tutaj wciąż po drugiej stronie te niesamowite plaże przy tej niesamowitej wodzie. Ach, jak to pięknie wygląda. Jak jest pogoda i słońce, to tutaj jest bajecznie. Jakieś pół godziny temu byliśmy w innym miasteczku, w Aquaslide. Tam ciemne chmury i totalna ulewa. A teraz spójrzcie na to. A teraz spójrzcie na to, właśnie widać ruiny zamku. A wieje tutaj okrutnie, jest tak mocny wiatr teraz. Ale mam nadzieję, że mikrofon daje radę. Ale jak tam się dostać, to jeszcze nie wiadomo. Być może gdzieś od strony morza, jak jest odpływ. No, zaraz się przekonamy. I z tego co widać, to jest jakaś prywatna posesja, ale mam nadzieję, że jednak którędyś da się dojść tutaj. Ponieważ podobno są w tym miejscu jeszcze jakieś kolejne ruiny, ale no, trzeba się przekonać. Musimy pójść dalej i przekonamy się. Póki co widok z góry na dwie plaże. Ta pierwsza to jest tak zwana północna, a druga południowa. Kamienne tarasy i północne piaski Salcomp. A po prawej stronie, zaraz gdzieś tam na dole już jest pub i parking. A teraz klasyka, czyli typowa, stara, czerwona, angielska budka telefoniczna. I pytanie, czy wciąż działa. Nie mam pojęcia, ale pokażę. Jakieś wyglądała właśnie, jakiś wyglądał aparat telefoniczny w Wielkiej Brytanii. Jak zapewne widzicie, to teraz jest odpływ, a w trakcie przypływu to całe miejsce aż pod murek jest zalane wodą. Także, no cóż, mamy szczęście, że teraz zrobił się odpływ i może uda nam się tam dojść w stronę zamku, od strony morza, w stronę zatoki, czyli tędy. Zapewne stara chata rybacka, skałę. No, pogoda jest bezbłędna. Pogoda bezbłędna jest. Tak samo to miejsce jest właśnie takie typowe dla tej części Wielkiej Brytanii, czyli Devon. Skały, biały piasek. No, nie zawsze jest pogoda, ale dzisiaj mam cholerne szczęście. Plaża będzie ogromna. Niech tylko będzie jeszcze większy odpływ. A tymczasem już z tej strony, zaraz tutaj, po prawej, co widać? No, starą basztę. Ruiny starego zamku. Ale czy można tam dojść? No tego jeszcze nie wiem. Póki co mokro i mnóstwo wszędzie wodorostów, także wiecie, to jeszcze nie jest ta godzina, tutaj patrzcie ile jest wodorostów. No cóż, woda cały czas odpływa do morza i pozostają tylko tutaj takiego typu niespodzianki. I z tego co teraz sprawdziłem, to tam znajduje się zamek Salcomp, a także Fort Carola, czyli są podwójne ruiny. Pytanie, które są które? Zamek Salcomp i Fort Carola. Zostawcie jakiś komentarz, lajka, subskrypcję, a my zaraz idziemy dalej zwiedzać to przepiękne miejsce. Piękne plaże, skały i południowy Devon. A my idziemy teraz na piaski południowe. Musieliśmy teraz przejść przez tą wielką górę. To są już tutaj piaski tak zwane południowe. A ta maszyna to jest prom do centrum miasta. Jeżeli odpływ jest naprawdę duży i jest bardzo mało wody w zatoce. Także no, zobaczymy. Może nam się uda. A to wspomniano już piaski południowe. Naprawdę mi się nie chce wierzyć, że tutaj jest tak płytko, że można tym pojazdem dostać się do centrum miasta z powrotem. No to ruszamy. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Czy faktycznie jest tak płytko? No nie wierzę, przekonamy się. I co? Wjechaliśmy do wody i ruszamy w stronę centrum. Głupia sprawa, ale chodzi o to, że się przesiadamy na normalny prom teraz. No ja wiedziałem, że to coś nie tak,
że to jest niemożliwe. Po prostu się teraz przesiadamy na normalny prom, który nas zawiezie, który popłyniemy do centrum. No cóż, wariaci. No dobrze, to płyniemy. Płyniemy w stronę centrum, teraz już normalnie zwykłym promem. A gdzie są ruiny zamku? Gdzieś tam. Północne piaski. A z tej strony kolejne małe umocnienia. I rzecz jasna, przepiękny widok na Salcomb. Niegdyś mała wioska rybacka, obecnie miasteczko turystyczne. Wspaniały widok, wspaniała pogoda. Ale już też powoli dobijamy do nadbrzeża, do portu. Do portu w mieście Salcomb, a w sumie to do przystani bardziej. Gdzieś tam nad miastem góry jest stary kościół. No, super widoczki teraz. Stare Muzeum Morskie. I uwaga, wstęp wolny. Ach, te mewy. A muzeum składa się z dwóch sal. W tej mamy pamiątki, dokumenty. Stare obrazy. Narzędzia. I makiety. A w drugiej są części statków i ekwipunek. I pamiątki po II wojnie światowej. Ogromne koło sterowe. Potężnych rozmiarów. Części statków. Kotwice. Tutaj kolejne modele. Parostatek. I to tyle w tym odcinku. To był taki krótki film z miasta Salcomb. Myślę, że tutaj jeszcze wrócę kilka razy i wtedy Wam pokażę to miasto bardziej dokładnie. Tymczasem zostawcie subskrypcję i do zobaczenia w następnym filmie również z Wielkiej Brytanii. Także pozdrawiam i do następnego odcinka.